Szczęść Boże. Szanowni Państwo, wszyscy teraz jadą po Żydach bardzo chętnie i bardzo dobrze im to idzie. Ci sami, którzy jeszcze do przedwczoraj byli strażnikami milczenia w tych sprawach i ożywiali się tylko po to, żeby wytknąć palcem strasznych antysemitów, teraz bez najmniejszych kompleksów najwyraźniej przystąpili do autoliftingu wizerunkowego, to znaczy chcą się Państwu przedstawić jako najlepsi, niezłomni wyraziciele Waszych interesów i głosiciele Waszych przekonań. To fenomen wart uwagi, godzien rozpoznania. Bardzo, bardzo Państwa namawiam na to, żebyście znaleźli czas na przewertowanie publikacji, wypowiedzi i przemilczeń z poprzednich sezonów, lat, dekad, żebyście nie dali się nabrać i żebyście jednak zadawali sobie pytanie, a kto to mówi właściwie? A kto to dzisiaj buńczucznie ogłasza, że do żadnego Izraela nie pojedzie? A kto to dzisiaj mówi, dość już tego, wstańmy z kolan, prawda? No właśnie ci sami, co to wcześniej stali na straży przemilczenia wszelakich problemów, jakich nastręczają tak zwane stosunki polsko-żydowskie. I to najprawdopodobniej ci sami ludzie, którzy nie zajmowali się niczym innym, tylko dezinformowaniem was na temat nieważnych, nieistotnych roszczeń żydowskich. Jeśli w ogóle taki temat był, no to tylko w tym duchu omawiany, że to tylko jacyś straszni antysemici tutaj państwa straszą, bo tak naprawdę nie ma realnego problemu. To ci sami ludzie, którzy zajmowali się przez ostatnie lata importem do Polski żydowskich funkcjonariuszy frontu ideologicznego i obawiam się, że nie tylko ideologicznego frontu funkcjonariuszy, to ci sami goście, co tam przy szabasowych świecach z Johnny Danielsem, po telewizjach różnych zażyle z Szewachem Weissem, ci sami ludzie, którzy wyasygnowali, sami państwo policzcie, ile milionów na odpicowanie żydowskich cmentarzy, przyobiecali kolejnych tam już nie wiem ile muzeów i oni teraz mówią dość non possumus, nie kupujcie państwo tego tak łatwo, tak? Jeśli łykacie, to błagam, nie proście o jeszcze. Druga kwestia, na jaką warto zwrócić uwagę. Jeśli ta prowokacja, propagandowa prowokacja ze strony żydowskiej ma taką skalę, to nie przypuszczajcie Państwo ani przez chwilę, że to tak przypadkiem się stało, że to tak wynikło, jakiś minister popłynął, rzucił kilka zdań, bo on tam ma swoje wybory, ma swój elektorat. Nie, najwyraźniej czas już przyszedł na to, żeby Polska została ostatecznie i kompletnie wyizolowana na arenie międzynarodowej. No i teraz w scenariuszu, który snuje się w mojej głowie od lat, w tym scenariuszu przyszła pora na jeszcze grubszą prowokację. Obawiam się, że z jakimiś elementami brutalizmu. Obawiam się, że może nawet krwawą, albo też, jeśli nie krew, to ogień. Tego bym się obawiał. Tego bym się obawiał, bo co jest potrzebne? No potrzebne jest tym, którzy robią z nas w opinii publicznej świata, w globalnej opinii, robią z nas złodziei, bandytów, potomków, morderców i rabusiów Żydów, im potrzebny jest zwrot inwestycji, którą tutaj od lat prowadzą. No inwestycji w tę propagandę właśnie. A zatem potrzebny jest jakiś spektakularny, dramatyczny akt, który pozwoli światu odetchnąć z ulgą, że tak, nie myliliśmy się, ci Polacy rzeczywiście nic dobrego, rzeczywiście Polaków trzeba uratować przed nimi samymi i demokrację światową trzeba ratować przed Polakami. I taka prowokacja w moim scenariuszu byłaby, jak znalazł, po to, żeby ruszyła kampania pacyfikacji
pacyfikacji. Pewnym nowum w naszej historii jest to, że przebierają nogami do tego, żeby taką pacyfikację przeprowadzić. Przebierają tubylczy nasi nadzorcy. Myślę, że nigdy w takim stopniu nie była włączona ludność tubylcza, obecnie post-PRL-owska, w robienie wody z mózgu swoim własnym rodakom. Warszawskie władze i warszawskie media tworzące otulinę propagandową tej władzy no mają tutaj na koncie ogromne dokonania i zauważmy, że to są dokonania mediów nominalnie deklaratywnie patriotycznych. To znaczy, że to prawa strona, tak? To właśnie otulina propagandowa grupy rekonstrukcji historycznej sanacji rządu obozu patriotycznego, to ta prawa strona lansowała Weissa z Danielsem i wysunęła zaproponowała państwu ten judeoidealistyczny obraz naszej historii, w którym za całe stosunki polsko-żydowskie robi Berek Joselewicz pod Kockiem i Jankiel z pana Tadeusza. To jest fałsz. Tak, to jest fałsz. Żydzi tradycyjnie, wiecznie pozostają, nie bójmy się tego słowa, podstępnymi wrogami chrześcijaństwa, katolicyzmu, narodu polskiego i polskiej niepodległości. I na ten temat bardzo chętnie opowiadałbym dłużej. Może zechce ktoś z państwa zaaranżować taką serię odczytów. Bardzo chętnie będę referował na wybranych faktach z historii Polski i świata te tezy. Tutaj poprzestańmy na postawieniu takiej wyraźnej diagnozy, chociaż media centralne i władze centralne dalej starają się podtrzymywać tę ułudę, no grają z nami, razem z Żydami niestety, po żydowskiej stronie, grają z nami w dobrego i złego policjanta. To znaczy jeden Żyd tam w Jerozolimie nas napadł, ale drugi amerykański mówi, o to nieładnie, Polacy rzeczywiście tutaj może nie są tacy straszni jak tamten o tym mówi. No to jest gra w dobrego i złego policjanta. To jest gra na kilku fortepianach. Jaki jest cel uprawiania tej gry? No właśnie, zrobienie państwu do końca wody z mózgu. Teraz ta operacja liftingu wizerunkowego ma temu służyć, żebyście państwo jednak wybrali tych samych łajdaków, tych samych sprzedawczyków od tych 100 milionów na cmentarz żydowski, od tych kolejnych przyobiecanych muzeów, od tej kapitulacji pełnej dokonanej przed rokiem w sprawie korekty ustawy o IPN, żebyście państwo ich wybrali na następną kadencję. O to tutaj chodzi. Oni teraz będą się państwu przedstawiać właśnie jako pryncypialni rzecznicy polskiego interesu narodowego. A to są ci goście, którzy tę sytuację wykreowali. To oni właśnie ją wykreowali, to oni pielęgnują tutaj narrację żydowską, która dominuje w przestrzeni publicznej. Jaki jest horyzont tych działań, tej operacji propagandowej i operacji krojenia polskiego portfela budżetowego? Horyzont, który, jak sądzę, jest już całkiem bliski, to jest wrogie przejęcie polskiego terytorium. I o to tutaj chodzi. Nie chodzi nawet o gotówkę, nie chodzi o te sumy zawrotne, których spłacanie, gdybyśmy nawet podjęli, jak sobie to wyobraża, ostatnio czytałem pan minister Suski, wyraził takie przekonanie, że to jednak trzeba by zapłacić. Myślę, że z obfitości serca usta mówią, że on po prostu wyraża to, co tam w kuluarach rządowych, sejmowych jest
jest już pewnie na porządku dziennym. Otóż gdybyśmy nawet podjęli te spłaty, gdybyśmy nawet mieli z czego, no to to zdaje się sto kilkadziesiąt lat najmarniej by nam zajęło, ładnych kilka pokoleń, a więc nie chodzi nawet o tę niewyobrażalną gotówkę, chodzi o to, że kto wejdzie w posiadanie majątku o tak znacznej wartości, gdyby miały być udzielane rekompensaty w naturze, kto wejdzie w posiadanie tego majątku, ten będzie dominował, ten będzie miał decydującą rolę polityczną na tym terytorium. A więc wrogie przejęcie kraju. Wrogie przejęcie, bo jak mówię państwa, to może ktoś pomyśli, ktoś z państwa, że to Żydzi by się kontentowali właśnie przejęciem jakichś instancji zawiadowczych, jakichś funkcji kierowniczych. Nie, nic podobnego. Oni nawet w tych rolach zostawią tubylców. Zostawią nam piosenkę i chorągiewkę. Chodzi o przejęcie krainy. Krainy, proszę państwa, pięknej, środkowoeuropejskiej niziny od Tatr do Bałtyku, a przecież to chodzi o całe Międzymorze od Odessy do Szczecina. Oto toczy się gra, to jest wariant B, ewakuacja aktywów państwowości żydowskiej w Palestynie, ponieważ resurs geopolityczny państwa żydowskiego w Palestynie wyczerpał się w znacznym stopniu, w związku z tym wariant B jest właśnie realizowany. No i cóż, nie dajcie się państwo poprowadzić do rezerwatu, choćby właśnie ze śpiewem własnej piosenki jakiegoś Mazurka Dąbrowskiego i pod własną biało-czerwoną chorągiewką, którą nam chętnie zostawią, żebyśmy w tym rezerwaciku, w tym księstwie warszawskim uprawiali tę swoją wewnętrzną, plemienną walkę polityczną, PiS-PO, Smoleńsk kontra Gdańsk. To dla nas rezerwują, to chcą nam zostawić, podczas kiedy wszystkie aktywa państwa mają być przepompowane w kierunkach nie mających nic wspólnego z polskim interesem, polską racją stanu. Żebyśmy to wszystko przeżyli, żebyśmy nie poszli na wojnę z Iranem czy z Ukrainą, żebyśmy nie dali się wkręcić w prowokacje, jakieś Jedwabne czy Kielce 2, żebyśmy to przeżyli, żebyśmy się podnieśli realnie, a nie tylko zmieniali klęczniki, bo na to wszystko nie ma już czasu. Na to wszystko już nie ma czasu. Dobra wiadomość jest taka, że wróg się spieszy, że daje się wyraźnie, daje znać o sobie pośpiech w realizowaniu tych operacji. Zmieniają się mądrości etapu, już funkcjonariusze frontu ideologicznego nie nadążają z emitowaniem kolejnych wersji, które byłyby jako tako wzajemnie uzgodnione i w związku z tym państwo się coraz lepiej w tym orientujecie. Coraz lepiej publika coraz mocniej dociera do nas rzeczywistość. No i to oczywiście może wzbudzać odruchy sprzeciwu i buntu, które bardzo sobie ceńmy, byle tylko nie został ten nasz sprzeciw, bunt i nasze słuszne oburzenie, byle nie zostało skanalizowane w jakiejś prowokacji. Strzeżmy się. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.